Cześć wszystkim, dzisiaj będzie taki krótki filmik z koszenia kosiarką bijakową 155 Ursus C330M. Muszę tutaj wykosić trawę, bo bardzo dużo kleszczy jest w tym roku u nas tutaj. Co z psem wychodzę na spacer, to przynosi parę kleszczy na sobie. Muszę znowu kropelki mu kupić, żeby tych kleszczy tyle nie łapał. Jak widać, głóg ładnie zakwit, pszczoły latają. Co prawda miodu no niestety nie ma, w zeszłym roku było więcej o tej porze, a tak to w gnieździe jakieś tam wokół czerwiu jest wianuszek, także szału w tym roku nie ma. A ja co, ja się biorę za koszenie, tam pole mam w zasadzie ogarnięte, jeszcze muszę pszenicę opryskać, bo gdzieś zaczęła mi żółknąć, nie wiem czemu. Znaczy opryskam, kupiłem jakiś tam kompleks witamin i magnez, bo tak mi się wydaje, że magnezu brakuje. Zresztą za chwilę tam pojadę, to wam pokażę, o co chodzi. Może mi ktoś podpowie. No i tak to wygląda, jeżeli chodzi o koszenie u mnie. Zaraz jeszcze coś tam dogram. No i taki dzisiaj będzie szybki filmik. Zapraszam do oglądania. Kosiarka daje radę, jak widać. A ja wykoszę, tak jak wspomniałem, że pies tak kleszczy nie łapał. Zawsze to coś pomoże, o takiej długiej trawie, to wiecie jak jest. Ursus łapnie cyka, tylko muszę jeszcze oleje wymienić, bo kurczę, nie wiem kiedy. Ale może teraz będzie więcej czasu. Jak dobrze, jak się uda, to może przez weekend ogarnę temat. Dobra, włączę się za chwilę przy pszenicy. No i tak, pasek wykoszony. Z psem można już teraz chodzić. Kosiarka bijakowa 155 radzi sobie. No jeżeli chodzi o traktor 30, to moim zdaniem radzi sobie bardzo dobrze. Więcej mi nie potrzeba, jeżeli ktoś by się bił z myślami i chciał kupić, no to polecam. Idę tutaj w głąb pszenicy, o, tu już widać, jak żółkną liście. Może jakiś rolnik ogląda, podpowie mi, tam w oddali też widać, gdzieniegdzie są takie przebarwienia. No i żółkną pojedyncze sztuki tutaj, zaraz od nasady, jakby to powiedzieć. Od samego początku te pierwsze liście żółkną. Kupiłem tam jakiś magnez, kompleks witamin. No i mam nadzieję, że pomoże. U mnie tutaj jest bardzo złej klasy ziemia, tutaj jest, można powiedzieć, przy końcu sam piach. Zresztą widać, tutaj wysiałem gorczycę. Tam, gdzie głębiej orałem też sam piach, to w praktyce nic nie posadziło. No a tutaj coś jest. Mam nadzieję, że pszczółki chociaż trochę z tego sobie skorzystają. Ale tutaj nie dbam o to, żadnego nawozu nie daję, nic tutaj nie robię, obornika nie wywożę. Tutaj sieję tylko i wyłącznie dla pszczół. Jeżeli coś przyniosą nektaru, to przyniosą. Jeżeli nie, to trudno. Pyłku na pewno coś przyniosą. Także jak najbardziej na plus. A warto siać. Ja tradycyjnie chciałem zachęcić do dawania łapek w górę bądź w dół. Jeżeli się komuś nie podobało, zachęcam nowe osoby do subskrybowania mojego kanału. Jak będę miał więcej czasu, to postaram się coś, jakieś dłuższe filmiki nakręcić. Może coś niedługo nakręcę o pszczołach, jakiś dłuższy film. Mam nadzieję, że coś zaczną przynosić tego miodu. Trochę się pogoda poprawiła. Od czwartku chyba teraz ma być znowu tak samo słonecznie jak w poprzednie dni. Także no mam nadzieję. Dobra, nie będę zanudzał, bo dzisiaj idę jeszcze na noc, muszę parę rzeczy porobić, a jest już chyba, nie wiem, godzina 18. Dokończę kosić. No i to by było na tyle. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć, hej.
keep you in my heart. And my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring at the photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. And my heart is where you are. I still think of you. Tak wygląda u mnie poleczko faceli. Nie pryskałem niczym, gęsto wysiane. Mam nadzieję, że przydusi tutaj te chwasty. Jak na razie wygląda to, powiedzmy, przystępnie. Zajrzymy jeszcze, zobaczymy, co tu pszczółek słychać. Wczoraj było znacznie bardziej czuć, ale dzisiaj też jeszcze. Wiecie, jak to jest, jak pszczoły znoszą miód, to czuć jego zapach, jak się blisko podejdzie tutaj do pasieki. Dzisiaj pogoda jest dużo gorsza jak wczoraj, ale mam nadzieję, że od jutra się poprawi. No, a tutaj mam oregano. Jak ładnie rośnie. Kępa. W sumie nie tylko tutaj, bo tam po drugiej stronie też mam oregano. Posadziłem. I widocznie mu gleba przypasowała. Bo się rozprzestrzeniło. Jak widać. A przeszło dokładnie z tej strony. Tutaj z zasiadki. No, ostatnio kolega się pytał, co tam słychać u kokoszek. Kokoszki, jak widać, mają się dobrze. Stały niedawno jedzenie. Wypuszczam je właśnie na trawę. Wcześniej nie mogłem, nie chciałem, bo wyjeżdżałem, przejeżdżałem tutaj traktorem. Nie chciałem, żeby mi tam na pole uciekały. Dlatego dzisiaj troszeczkę później wychodzą. Koguty bardzo mi się ciupią. Ten biały z tym czarnym. Wcześniej czarny był silniejszy, teraz ten biały. O, głodomory lecą. Mam młodego kaczorka. I mam też młode kaczuszki. No i kokoszki wiaderko piasku mają, czyszczą się w nim, grzebią, czasami coś skubną. No, tutaj parę kokoszek siedzi. Dobra, to muszę zdjąć. Nie stresuj się, spokojnie. Kokoszko. No, a tutaj mam małe głodomory. Tyle, niech sobie pojedzą. Dobra, nie będę tutaj stresował, jak się popapuniają. Kwokę mają włączoną. Jeszcze myślę z jakieś 2 tygodnie i będę ją mógł tutaj wypuścić, żeby sobie do oczka tam weszły, popływały, pochodziły tutaj. Bo jeżeli bym je teraz wypuścił, no to kury są tak wredne, że mogłyby je zabić. Czy choćby nawet, nie wiem, gęsior mógłby je zadeptać. Tego muszę je troszeczkę odchować. Oczywiście tam mam taki chicken traktor w oddali, jak widać. Ja je wynoszę, powiedzmy, że codziennie. Staram się codziennie wynosić. Dzisiaj mi czas na to nie pozwolił. No i też pogoda nie jest za ciekawa. Jest trochę chłodnawo.
A nic im nie będzie, jak jeden dzień sobie posiedzą w odchowalniku. Tam mają przynajmniej ciepło, sucho, niedawno miały sprzątane. No i co, jedzenie mają, wodę mają. Każdy by tak chciał mieć. Dobra. Odnośnie kokoszek, myślę, że połączę te dwa filmy, to wyjdzie troszeczkę dłuższy film. Tak mi się przypomniało w trakcie kręcenia, że miałem coś nagrać o kokoszkach. No to nagrałem. Co mogę więcej powiedzieć? Zapraszam do oglądania. O łapkach i subskrypcji już wspominałem wcześniej. Mam nadzieję, że będzie przybywało. Trzymajcie się, cześć, hej.